wieża średniowieczna była tutaj mniej więcej w 1340 roku, potem folwark, potem Czesi wybudowali piękny renesansowy pałac. Potem z kolei zbarokizowano, wielka rodzina Herbersteinów rządziła tu przez kilkaset lat. Od 1930 mieszkania komunalne do 90. lat, kiedy sprzedano różnym ludziom, którzy raczej niszczyli ten pałac niż budowali. Fundacja powstała w 2012 roku. Od tego czasu zrobiliśmy mniej więcej 50% roboty. Pałac jest ogromny, bo to jest mniej więcej wielkości naszego świetnego pałacu na Wawelu. Jest bardzo dużo zachowanych wnętrz. Idziemy w kierunku Pałacu Kultury. Większość obiektów to są obiekty przeznaczone na muzea, jeżeli państwo daje pieniądze, lub też na hotele, i to jest najbardziej popularne. Innych zastosowań na ogół nie widać. My próbujemy tutaj robić kulturę. W zasadzie codziennie mamy koncerty, wystawy. Muzyka jest od klasyki do techno. Przed tym pałacem jest przyszłość.